bądź przed innymi na wyprzedaży rocznika 2018. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. To ma być prawdziwa perełka Chorzowa. Urząd Miasta podpisał umowę na budowę Muzeum Hutnictwa. Lada dzień w tym miejscu rozpoczną się prace budowlane i adaptacyjne. Na wizualizacjach można zobaczyć, że do istniejącego budynku będzie dobudowana także nowa część, więc oprócz rewitalizacji już istniejącego zabytkowego budynku elektrowni Huty Królewskiej, dobudujemy tą część, która będzie miała charakter administracyjny, ale także pewnej recepcji, także sali na pierwszym piętrze, więc ten budynek, który już funkcjonuje, który już istnieje, w którym także było już kilka miejskich imprez, będzie rozbudowany, będzie zmodernizowany i będzie dostosowany do tego, by być ważną placówką kulturalną XXI wieku. W kompleksie o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych znaleźć ma się wystawa dotycząca historii hutnictwa. Złożą się na nią maszyny, których kiedyś używali hutnicy. Wszystko opowiedziane zostanie zwiedzającym interaktywnie. Wystawa stała, wystawy czasowe będą na pewno też atrakcyjne dla zwiedzających i dostarczały będą wiele ciekawych informacji o tym, jak wyglądał proces hutniczy, jak rozwijało się miasto wokół huty. To będą na pewno bardzo atrakcyjne rzeczy. Natomiast, no, tak jak pani zadała to trudne pytanie, tego smaczka może dodać właśnie samo kontekst, samo otoczenie. Bo muzeum będzie otoczone odgłosami dobiegającymi z wciąż działającej huty, która funkcjonuje obok przyszłej siedziby muzeum. Koszt inwestycji to ponad 32 miliony złotych. Same prace budowlane pochłoną 10 milionów więcej niż planowano. Wyzwanie dla nas jest oczywiście spore, dlatego że termin, który miał być wcześniej, rozpoczęcie w październiku zeszłego roku, teraz jest styczeń, no mamy okres zimowy. Mam nadzieję, że warunki zimowe pozwolą na to, że będziemy normalnie realizować i nie będziemy mieli po prostu przerw związanych z niemożliwością wykonywania prac budowlanych. Jednym z pomników przemysłu hutniczego jest działająca w Katowicach walcownia cynku. Tu konkurencji w postaci chorzowskiego Muzeum Hutnictwa się nie boją. Nie wykluczają nawet kooperacji z mającą powstać placówką. My mówimy o historii cynku, szeroko mówiąc, a powstające muzeum by wypełniło lukę, której bardzo brakuje, to znaczy mówienie o hutnictwie w ogóle, hutnictwie stalowym. No bo w późniejszych czasach, czyli XIX-XX wiek, no to olbrzymi rozwój hutnictwa żelaza. Remont budynku, w którym znajdzie się Muzeum Hutnictwa, ma się zakończyć do końca 2019 roku. Placówka otwarta zostanie dla zwiedzających najprawdopodobniej w 2020 roku.